Cześć, witajcie, z tej strony Kopsek. Dzisiaj jest piątek, czyli czas na archiwalny zestaw. Jest to zestaw o numerze katalogowym 6651. Jest zestaw, jest zatytułowany Furgonetka Listonosza. Twórzmy sobie teraz woreczek z zestawem i go sobie zbudujmy. Dobrze, tak właśnie prezentuje się instrukcja budowania. Jest malutka oczywiście, bo to jest zestaw za około dolara albo 2 dolary. Mówię za dolary, bo kiedyś w Peweksie się kupowało za dolary, co w Polsce było to utrudnieniem. I tak, mamy instrukcję oczywiście nie jako plakacie, tylko jeszcze ta starsza wersja, bo zestaw jest z 81, jak się nie mylę. I tak. Mamy tutaj, już wam mówię, mamy tutaj 10 właśnie etapów budowy. I tak, minifigurkę. Minifigurka jest na słodko narysowana. Mam tutaj tak, alternatywne wersje. Mam alternatywne wersje, które są naprawdę takie dziwne trochę. Bo, no patrzcie na to. Co to jest w ogóle? Jakiś wózeczek. Wózeczek z listami. To może sobie to zbudujmy. Ten rekomendowany zestaw. Pierwszy, bo to widzę, że jest 5 w jednym jest taki zestaw, malutki, za dolara albo 2. Dobrze, to teraz my sobie to złóżmy i za chwilę przejdźmy sobie do recenzji. Prezentuje się gotowy zestaw, jest to naprawdę malutki zestawik. Furgonetka prezentuje się następująco. Mamy tylnią klapę, którą się otwiera oczywiście. I tutaj możemy włożyć skrzynkę na listy oraz oczywiście listy. Listy dostajemy 4. U mnie są troszeczkę zmazane. Dostajemy uroczego listonosza z takimi pocztą polską chyba. Więc pracuję chyba w Polsce. Ale zestaw naprawdę uroczy. Naprawdę mogę mu dać ocenę 8 na 10 na jego prostotę w wykonaniu i naprawdę bawialność na wysokim poziomie. Dobrze, więc mam nadzieję, że film wam się spodobał i piszcie, czy przyjmiecie ciepło taką serię. Widzę, każdy piątek będę pokazywał archiwalny zestaw, a we wtorek oczywiście normalny zestaw. No, od 2015 do w górę, a taki archiwalny zestaw to no od 2015 w dół, więc mam nadzieję, że film wam się spodobał. Możecie zostawić suba, lajka, czy i komentarz, więc ja się z wami żegnam, na razie i cześć!